Tula. I Gosia. Witam Was na kanale Wypisane. Przychodzimy do Was dzisiaj z... co? No nie wiem, po prostu. Przychodzimy się do Was z First Sentence Challenge. To jest wyzwanie, w tym czytałam sobie po pierwszym zdaniu książki i próbuję zgadnąć, co to jest za książka. Generalnie jestem w tym tragiczna. Ja pewnie też. Już to kiedyś umieliśmy, tylko tego nie wstawiliśmy. Tak, bo to w końcu nie zostało wstawione. I co chciałam powiedzieć? I generalnie za jedno zdanie mamy 3 punkty, za drugie zdanie mamy 2 i za jedno zdanie jeden. Za 3 zdania jedno i z podpowiedzią to pół. Tak. Dobra. Tak. Deal. Więc bez żadnego przedłużenia zaczynajmy. Zamówię się tobie. Dobrze, może być. Dobrze. Co? Nie starczy. Dobra, odłączę. Generalnie mój telefon jest na wyczerpaniu, ale może się... O nie Messenger, nie Messenger, że tam są zdjęcia gości. Pewno Messengera. Dobrze. Jeszcze na początku takie proste. No. Drogi X, tęsknię za tobą. Jakby wszystkie jest... nazwy własne, wszystkie imiona i tak dalej oznaczają X. PS, wciąż cię kocham. Tak. Ja też to wzięłam, tylko ja wywaliłam ten list. Wzięłam jakby od rozdziału. Bo tam się zaczynało tylko, że oni kaca mają. No, znaczy, że wszyscy twierdzą, że nie mają kaca. No to będzie przyjaźń, coś nie wybrać. No dobrze. No to czyli Gosia 3 punkty ma. Na swoje usprawiedliwienie muszę zaznaczyć, że gdy uruchomi się czujnik, z piekarnika prawie nie wydobywał się dym. To jest tweet cute. Tak. Bo ona tam spala ciasto. Tak, na samym początku książki i ta matka tam przychodzi i ona gada z ciastem, ma wielkich nadziejach. Tak. Strasznie będę... uwielbiam tą książkę. Dobra. Widzisz, idzie nam lepiej niż ostatnio. Idzie nam lepiej niż ostatnio, dokładnie. Nigdy wcześniej nie zastanawiałam się nad tym, jak chciałabym umrzeć. To jest zmierzch. Wydarzeń ostatnich miesięcy. To jest zmierzch. To już wierzch, no. Byłam ciekawa, czy to zgadniesz. Oczywiście, że tak. Zmierzch zawsze. Zmierzch forever, dobra. Jestem dziewczyną z wieloma sekretami, lecz te, które mam, ukrywam pod polecowaną deską. Widziałam to, czytałam to, zanim stwierdziłam, że jest za proste i to jest... jak to się nazywało? I 11 papierowych serc. Tak, 11 papierowych serc. Za proste to idzie. No, dobra, to dam więcej książek. Z Legimi weźmiemy. Jest dobrze, słuchajcie. Tego dnia w mieście X panowała ciężka, duszna atmosfera, dobrze oddająca nastroje świątyni. Jezus, ja to czytałam. No na pewno to czytałam. Boże, pamiętam to... Ja pamiętam, że ja czytałam to zdanie. Tylko gdzie ja je czytałam? Boże, przenajświętsze. Panowała duszna atmosfera, dobrze oddająca nastroje w świątyni. Gdzie mogła być świątynia? Przebudzonych. Jak się zaczynają przebudzeni? Nie, oni się nie zaczynają. A może? Ale to by było bez sensu. Jesus. Nie mam prawa tego pojęcia. No bo to nie są przebudzeni. Pamiętaj, że ja tylko brałam z moich książek. No tak, to nie są przebudzeni. Mam ci odpowiedzieć, ale wiesz, że to jest już jeden punkt mniej. No, nie. Zresztą nie mogę ci takiego powiedzieć, możesz powiedzieć przebudzenie i ja ci powiem, czy zgadłeś, czy nie zgadłeś. No to nie jest księżka incognito, co ty jeszcze masz? To nie jest, jak się zaczyna? Nie, bo praktycznie ja się tak nie zaczynam, świątynia nie jest. Świątynia, praktycznie. Coś tam opanowały duszne... Jesus! Powtórzę ci to zdanie? No, co tam jeszcze masz na tej półce? No to pewnie wiecie, to jest jakaś kitrana tam z tyłu i ja w ogóle nie pamiętam. Ja z tyłu kitrę tylko tak jak nie lubię w większości. Generalnie tak. Tego dnia w mieście X panowała ciężka, duszna atmosfera, dobrze oddająca nastroje w świątyni. No ta świątynia, no ona mi powinna dużo powiedzieć. No bo w małych ilości książek jest świątynia. Chcesz drugie zdanie? Nie, nie chcę. No to nie jest They Have Us Game. Tam ona nie jest w żadnej świątyni nigdzie ani razu. No zwykłych śmiertelników nie czytałam. To nie jest Practice Girl, ale jak się zaczyna Practice Girl? Nie wiem, jak się zaczyna. Nie wiem, ale na pewno nie jest w świątyni. No w Krilli też nikt nie był w świątyni. Ona i ona to nie czytałam. Chyba, że jakieś Royal, no ona tam też nie chodziła do świątyni. Tak, patrz, tam jest fantastyka, potem jest romans, fantastyka, romance, science fiction. Nie, bo ty... A tam są kryminały i thrillery i dziecięca. Oddałaś, bo pomyślałam o Tkając Świt, ale ty mi to oddałaś. A ja tego nie czytałam. Nie, bo zatem to się zaczyna tak, że ona tam jakoś nie sprzędzę na samym początku. Dobra, weźmy przy tej drugie zdanie, bo nie mam pojęcia. Właśnie przebudzenie mnie tak.
Szczególnie zły humor miał monarcha, król X, na którego sercu ciążyło straszliwe brzemię. No przebudzeni, tak. To są przebudzeni. Bo to się zaczyna od tego, że on tam, od tego tam... No bo tam jest na początku... Bo tam jest taki prolog, taki z przeszłości. Tam, że tam Anubis się, nie wiem, tam się jakiś bóg pojawia. No tam się rodzi Amon. No, no dokładnie, tak. No i dlatego właśnie są to się ten prolog jest taki bardzo mylący. Dobrze. Autobus zatrzymuje się po raz setny chyba... Poczekaj, a. Również po raz setny zerka na swój telefon. Czekajcie. To brzmi bardzo jak... Chociaż nie, to jest morderstwo w środku zimy, tak, bo ona tam jechała tak, na początku autobusem i wtedy widzi właśnie nie wyszło, ale to jest morderstwo chyba tak się, o tak, to jest morderstwo, tak, proszę. Wow, ale ja jestem to dobra. Wow. To nie tak, że to są po prostu moje książki. No dokładnie. Dobra, autobus zahamował gwałtownie i X poczuła jak skórzany uchwyt też tam mam, to jest pozytywka. Tak. Circus. Dobrze, no to masz punkt. Ja też to mam. A to będziesz musiała, No, ale skończyły mi się. No to Legimi. Dobrze, to 5 sekund na szukanie książek. Nie zrobię szpagatu. Łapiesz mnie za rękę. Ja cię nie złapię za rękę. Z tobą i pierwszy raz z tobą stanie mój świat. I tak, i tak, a ty pokażesz mi, co piękne. Witam was w moim vlogu. Dzisiaj pokażę wam książki Wiszłap. Proszę. Oto no i tak to wytniesz. Na przykład Vicious. Bardzo wam polecam Vicious, ponieważ Vicious to jest najlepsza książka Vicious. Niestety trochę mi się pobrudziła, nie wiem od czego, trochę wygląda to jak kawa, ale ja nie piję kawy, więc nie wiem. Generalnie polecam. Nie wiem, co jest lepsze, czy Vicious czy Vengeful. Powiedziałabym, że trochę na równi. Generalnie polecam też Miasto Duchów, bo to też bardzo, bardzo wartościowa seria. O, a tutaj mamy na przykład Jolanta. Też bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało. Trochę mam znaczników, ale nie dużo, bo nie miałam co zaznaczać. O, a tu jest na przykład w ogóle moja ulubiona książka tamtego roku, czyli The Inheritance Games, Dziedziców Hawthornów. Ty się w ogóle dobrze czujesz? Tak, dobrze się czuję. I nagrałam jakiegoś TikToka, tam pamiętam, było to jakoś tak się robiło i potem było tak jeszcze. Skurcz, proszę. O, pa pa pa, perirara, perirara, pe. Boże, wiesz, kiedy to było popularne? Cicho, ja mam TikToka. Ja też nie. Jestem żugajką. Ja też. Witam. Witamy ponownie. Dzień dobry. Czy nie chcę naznaczyć? Pewnie. Teraz weźmy książki. Tak, proszę. Teraz dla mnie. Dobrze. Zobaczymy, jak się sprawdzę w tych nowych warunkach. Wszystko zaczyna się na dorocznym różowym przyjęciu UX. Na dorocznym różowym przyjęciu UX? Tak. O kurczę. Przez to, że ja teraz nie wiem, czy ja mam tą książkę. Różowe przyjęcie. UX. No super, no. Nie mogę Różowe powiedzieć. Przyjęcie. Chciałam przez chwilę powiedzieć save me, ale tam nie było żadnego żółtego przyjęcia. Kurczę. I w ogóle totalnie nic mi to nie mówi. Jakby nie przypominałam sobie, żebym słyszała kiedykolwiek to zdanie, więc drugie. Według zaproszenia wydrukowanego na grubym różowym papierze, a jak nie inaczej, z złotymi truskawkowymi zawiasami, miała to być ostatnia legalna impreza wakacji. Legendarna impreza wakacji. Okej, okay, czyli generalnie książka będzie... Kustowymi zawijasami, przepraszam. Czyli generalnie książka będzie się działa w roku szkolnym, bo kończy się wakacjami. Mhm. Okej, okay, i bardziej to coś w kierunku romansu trzeba iść, no bo jakby, no brzmi trochę jak romans. Tylko pytanie, bo ja nie wiem, jakie ja mam coś tam. To jest przykre. Generalnie tak, z Winity wydaje mi się, że nic takiego, bo Winity ma bardziej takie, no to nie ten tekst, to nie to. Maastricht w ogóle nie ma fajnych romansów, też nie ma tego, więc Maastricht to też raczej nie. Ja bym strzelała w coś z Younga,
A wiesz, jeszcze raz powtórz. Wszystko? No. Wszystko zaczyna się na dorocznym różowym przyjęciu UX. Według zaproszenia, wydrukowanego na grubym różowym papierze, a jakżeby inaczej, ze złotymi i turkusowymi zawijasami, miała to być ostatnia legendarna impreza wakacji. Kurczę. Trzecie zdanie? Tak. Czekaj, muszę zobaczyć, gdzie skończyłam. Tak jakbym w czasie wakacji kursowała tylko z jednej imprezy tematycznie na drugą, a nie ganiała między nańczeniem cudzych dzieci, a pracą w kanapkarni X. Czekaj, gdzie była kanapkarnia? Nie, kanapkarnia była w Practice Girl. Czekaj, bo jeszcze była taka inna kanapkarnia. Ale ona była w tym czarnej książce z Jaga, której to jest z sercami na okładce, czy czymś tam, z zaklęciami mocne. Nie, to nie było kanapkarni. To skąd ja wzięłam kanapkarnię? Że tam chłopak odwiedzał ją w kanapkarni. Fila. Bo ja pamiętam scenę, tylko nie wiem, z której to książki. Bo była taka scena, że ona się pokłóciła tam z koleżanką. Jakąś dramę miała. Ale nie, no to... To jest właśnie Practice Girl. No tak. Ale tam nie było żadnego różowego przyjęcia. Tam nie było żadnego różowego przyjęcia. Ja nie wiem. Ani kartek. Kurczę, a to już było trzecie zdanie. Tak, to już było trzecie. A weź jeszcze raz powtórz to trzecie zdanie. Tak jakbym w czasie wakacji kursowała tylko z jednej imprezy tematycznej na drugą, a nie ganiała między nieńczeniem cudzych dzieci, a pracą w kanapkarni X. Nieńczeniem cudzych dzieci. What the fuck? Co? W ogóle czytałam taką książkę? Czytałeś. Kanapkarnia X. Kanapkarnia? Kanapkarnia i nieńczenie dzieci. W którym romansie oni tam nieńczyli dzieci? Ej. Ej, chciałam wszystkie powiedzieć, że to Dora Wilk. Nie, to nie jest Dora Wilk. To nie jest Dora Wilk. Dora się zaczyna, że ona jest w mieszkaniu tej typiery, co umarła. A, możliwe. Ale nie wiem, czekajcie. Nieńczenie dzieci i kanapkarnia. Kanapkarnia to było Twitkiet, ale Twitkiet już doszło mi się do też tego, kanapkarnia, że, tylko Twitkiet że tam spala to ciasto w piekarniku. Kurczę, no lepiej niż w filmach nie, bo ona tam, no nie. Jak się zaczyna lepiej niż w filmach? No ale... Od tego, że ona krzyczy na niego, że zaparkował. A. Tak. Zresztą lepiej niż ja, ja szukałam tej, tutaj nie było na tyle kimi. Nie ma? Nie ma. Też dziwne. Nie ma. Bo Young jest. Albo niektóre po prostu książki autorzy nie wyrażają zgody. Okay. Nie da się. No bo ja nie wiem. Nie wiem. Denerwuje mnie to, że nie wiem. Odpowiedz o tych punktach. Nie masz tego. No, doszłam już do tego. I to ci się nie podobało. A dla mnie to było takie okej. Takie bez czyli ty też to czytałaś? Tak, ja mi też się to nie podobało i tego nie mam. Mi się to nie podobało. No nie podobał mi się Zmierzch. To nie jest Zmierzch, bo on się zaczyna od tego, że ona się znawia. A jakby chciała umrzeć. Dobra. Tak. Nie podobał mi się ten romans. Mi się nie podobał dużo romansu. Teraz, coś mam przebłyski, że The Bad Boys Girl, ale tam ona nie najęczyła żadnych dzieci i ty nie pamiętałabyś o tej książce. A przecież nie czytałam. A faktycznie. Dobra. Czemu ja myślę o tej, o Heart Comfort, jak tam był chłopak? Co ty zrobił Heart Comfort? No ta Weroniki Łodygi, ta fioletowa. Ale ona się zaczyna, że chłopak jest w autobusie. Skąd ty w ogóle to wszystko pamiętasz? No nie wiem. Że chłopak jest ze słuchawkami w autobusie i udaje, że jest głuchy. Jestem edgy, to prawda, jestem przerażona. Nie dziwię się, ty jesteś najtrudniejsza ze wszystkich tych, które... Nie mam najmniejszego pojęcia. Poddajesz się? Niemożliwa para. Ja nawet nie wiem, o czym była ta książka! Ale ona się zaczyna, że ona jest tam na imprezie i ona podsłuchuje dwie dziewczyny, jak się kłócą. No ale czytałaś ją, no. Mogłam ją dać. Ja ją czytam... X lat temu i ja nawet, no przysięgam, ja nawet nie wiem, o czym była ta książka, tylko wiem, że ona się spotyka z jakimś chłopem w lesie, tylko jesteś famous i w ogóle. Gordon. Nie wiem, ja w ogóle nie pamiętam tej książki, efekt się mi się nie podobała. Ja będę czytała na drugim końcu lat, ono było trochę lepsze, teraz jest nowa książka tej autorki. Dobra. Nie da się wymyślić niczego bardziej bezsensownego niż apel w pierwszy dzień szkoły. Jezus Maria. Czytałam to zdanie.
A Speak? Tak. Tak, bo tam był apel pierwszy dzień z tą szkoły i on tam gadał, że mnie nie chce. Skoro na tobie jest tyle apelów w pierwszy dzień szkoły, nie wiem, Felix Letnika, tam są apele w pierwszy dzień szkoły. Skąd? Skąd? X Skarbie, dobrze się czujesz? X Skarbie, dobrze się czujesz? No to ja sobie chyba robię. O Boziu, no skąd ja mam wiedzieć? No oni wszyscy w tych wszystkich książkach byli jacyś porąbani. Nie wiem, no drugie zdanie, no bo to mi nic nie mówi. Mama bierze mój talerz z większością nietkniętego obiadu. I kolejne zdanie już ci po kolejnym zgadniesz. Na 100%, dlatego ci go nie przeczytam. Bo to będzie za proste, ja ci po prostu dam podpowiedź. Nie. Nie. Ula, ale ty zgadzasz. No i co z tego? Taką książkę wzięłaś. Nie. Tak. Tak jest zasady, że podpowiedź jest dopiero po trzecim zdaniu. Ale nie, poczekaj, ja... Żeby się czujesz, mama bierze mój talerz z większością nietkniętego obiadu. Nie jest Kikrella, bo ona tam miała macochę. Nie było żadnej mamy. Przede wszystkim na macochę, jej się nie pytała, czy dobrze się czuje, więc jakby... Ale to też brzmi jak jakiś taki romans. Ale też ja mam pojęcia jaki. Tak, chcę trzecie zdanie. Wziąłem może ze dwa kęsy. Co? Wziąłem może ze dwa kęsy. Wziąłem może ze dwa kęsy. To jest... jak to się nazywa? Wszystkie kęsy najlepsze. No mówiłam, że zgadniesz, no bo to jest ta niebinarna osoba. No. Ale widzisz, że tak to poza tym, to bym nie zgadzał w życiu. No. W życiu. To bardziej, że ja tego jeszcze nie mam teraz na półce, moja koleżanka to wzięła. No wiem. Muszę lecieć, powiedziała smutno mama, poprawiając X blond fryzurę. Boże, czytałam to ostatnio. Ja przysięgam, ja to czytałam niedawno, ja kojarzę to zdanie, jakby, że wiecie, że je czytałam. No to będzie jakiś romans. Ja się to zafiksowałam na Twitkie, to miałeś Twitkie, się tak nie za... W Twitkie co, miał blond fryzurę? Nie, on miał brązowe włosy. Ale no, ja się zafiksowałam na Pepper, bo ona była blondynką. Jesus, ja to na pewno to czytałam i to nie jest Practice Girl. Nie, nie powinnam ci zaczynać Practice Girl, ona nie jest blondynką w Practice Girl. Ona jest ruda. Chyba. No Jesus, no czytałam to. No, czy oczywiście, że to czytałam, no. Kurde! Kurde, no czytałam to zdanie ostatnio, no przysięgam. I mi się teraz wyśle, że na co ja się zafiksowałam, na zginionych miastach. Bo ona też jest tam blondynką i oni też tam wychodzą wcześniej. Ale on to się tak nie zaczyna, bo to się zaczyna, że ona jest, poza tym tego nie ma na Legimi. To się zaczyna, że ona jest w muzeum. Nie mam pojęcia, daj mi drugie zdanie. Znaczy wiem, że ja to czytałam, jakby rozumiecie. Mam ważne spotkanie i nie poradzą sobie bez mnie. Boże, no czytałam to! No czytałam! Ostatnio to cię czytałam ostatnio. Nie, to nie jest to. Nieważne, ja pomyślałam wszystko, że to jest potężna dawka i są Tandy, ale to jest zaczynek, oni jadą samochodem. Więc ona nie może... A może? Nie, bo oni tam w samochodzie siedzą. Nie, bo no, oni tam siedzą w samochodzie. Chyba. Mam nadzieję. Się i to nie jest szara. Poczekaj chwilę. No Jezus. No Jezus, no. Ale ja, wiecie co, ja pamiętam, że ja czytałam to. I pamiętam, że czytałam to niedawno, ale nie potrafię absolutnie dobrać sobie tego do żadnej książki. No dobra, daj to trzecie zdanie. No i tak ci nie zjada. Bądź grzeczny i słuchaj pani. Chociaż może i dam, bo z tego zdania można dużo wyciągnąć. Jest grzeczny, więc jest chłopak. No to nie jest Percy Jackson, bo on nie był blondynem. Percy nie był blondynem? Percy był brunetem. A ja całe życie sobie wyobrażałam go jako blondyna. Percy był brunetem. Czemu? Anna by była blondynką. Aha. Super. No absolutnie. No może to Tandy, Allison. No bo kurde. No ja mało czytam książek, gdzie narratorem jest chłopak. Ale to nie, to też nie może być... Bo tam jest narracja pierwszoosobowa, więc Boże, poprawiła mi fryzurę. Oh man. Nie mam bladego pojęcia, co to jest.
Absolutnie. Żadnego. Zdążyłeś w ogóle. Dobra, jestem to. No, podpowiedź. Daj odpowiedź, no. Generalnie to jest jedna z części serii. No. I ty chcesz kontynuować tę serię. To absolutnie nie jest. Podobała ci się ta część? I generalnie ty wcześniej chciałaś to przeczytać, ale ja to przeczytałam wcześniej niż ty. O Boże. O Boże, 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 Boże. A ja to mam? Masz to. Mam to. To w sumie nic nie zmienia. Ty to przeczytałaś wcześniej niż ja? Jezu, wiesz, jaką mam pustkę w autie? Ty to chciałaś przeczytać najpierw. Mhm. Ale ja to przeczytałam wcześniej niż ty. Ale ja to kupiłam. Więc to musiałaś przeczytać. To są tylko Dore w głowie, ale to nie jest Dora. To nie jest Dora, jak tam był blondynem. Joshua, ale. Ale bądź grzeczny i słuchaj pani. Ale ja dzisiaj mówiłam, jak się zaczyna. Ta Dora. Od tego, że ona jest no. W domu tej typiary, co umarła. Kuzenek, kurde. Boże, przysięgam, nie mam pojęcia. Powiedzieć ci? Nie. Fu! Mogę się założyć, że nie zgadniesz tego. Ja to mam, ja to czytałam i mi się to podobało, ale ty to przeczytałaś przede mną. Dobra, nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia. Nie mam pojęcia. To jest Felix Sentnika i teoretycznie możliwa katastrofa. W życiu bym na to nie wpadła, absolutnie nigdy. No. W życiu bym nie wpadła na to, że to jest Felix Sentnika. O Boże! No. Bo jest taka książka, ja ostatnio ją czytam i ona też się właśnie zaczyna od tego, że matka coś tak gada. Boże, w życiu bym nie wpadła na to. Nie, za Chiny. Ale patrz, bo ty to miałaś pierwsza. Ty to miałaś obie książki, i jedynkę, i dwójkę miałaś pierwsza. I, ja, i chciałaś to przeczytać, a ja to zobaczyłam u ciebie, że ty to masz i stwierdziłam, o, to ja to sobie przeczytam i to sobie pożyczyłam. O Boże, dobrze. Ale generalnie wydaje mi się, że wygrałaś pół punktu. A ja mam jeszcze jedną książkę. Tak? Tak. O. 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 Dobrze. Dobrze. No to jeszcze. O nie, to jeszcze, bo to jeszcze ja mogę. Wszyscy co do jednego są wpatrzeni w X. Skąd ja mam wiedzieć, co to jest? Tutaj nawet, no nie wiem, to się nawet gatunkowo nie da tego rozgranić, bo to może być cokolwiek. Nie wiem. Nie wiem. Nie, to na pewno nie jest Eki z Szarą, ile dobrze tam Chloe włamuje się. No właśnie, Szara się zaczyna jak Chloe właśnie do niej do domu. Nie, to musi być jakaś... I tam ona się zaczyna, że zaraz łamie się do domu mojego dyrektora, czy jakoś tak? Nie wiem, w każdym razie, no musi być jakaś It's Girl i w ogóle. Wszyscy są wpatrzeni na X. Ale to w sumie może być zarówno narracja trzecioosobowa i pierwszoosobowa, bo może to nie chodzi o główną bohaterkę, czy tam głównego bohatera. Bo mogą być wpatrzeni na tego... Wszyscy bez wyjątku są wpatrzeni na X. Wszyscy co do jednego. Co do jednego, no jeden grzyb. Nie wiem, drugi zdanie. Hipster tulący butelkę i pojadł... Jak? Hipster tulący butelkę. Hip co? Hipster! Hipster! Co tam robi hipster? Tulący butelkę IPA, jakby to był jego pierworodny. No to jest drugie. Hipster? No hipster! Co to robić? Hipster! Hipsy-ty-ry! Ja nie znam żadnej ciężkiej. Nie wiem, susza mi tylko przychodzi do głowy, ale w suszy nie ma. Nie, bo susza się zaczyna, że ona tam łazi po domu i gada, że po domu. No nie wiem, ma. Właśnie! Hipster! Co robi jakiś hipster? Co? Nie wiem, nie mam pojęcia, po prostu, że trzecie zdanie. Dziewczyna w spranym t-shircie z logo Nirwany, po którym z daleka widać, że został kupiony w X. Nie wiem, czy to nie jest spoiler. Czytałam się tą Nirwanę, bo to raczej nic ci nie powie. No nie. No ważne. Dziewczyna to macham. Wszystko chcesz? Tak. Wszyscy co do jednego są wpatrzeni w X. Hipster tulący butelkę IPA, nie wiem co to jest, jakby to był jego pierworodny. Dziewczyna w sprawnym t-shircie z logo Nirwany, po którym nawet z daleka widać, że został kupiony w X. Nie mam pojęcia. Zupełnie szczerze, no nie wiem, totalnie nic mi to nie mówi. Absolutnie nic, no jakby... Ale czyli to musi być jakieś takie... Większe jakby, większe takie jakieś przemówienie, czy cokolwiek, coś takiego większego, że są ludzie obce.
dookoła, bo jak jest dziewczyna, jak jest pan jakiś hipster, no to ten, ale nie wiem, podpowiedź. Ja tego nie czytałam, ty to czytałaś i tobie się to podobało. I? No nie, to będzie... I to jest romans. Chyba, tak, to jest romans. Z hipsterem? Nie mówię, że z nim jest romans, nie wiem, bo tego nie czytałam. I to tyle, co mogę ci powiedzieć. Nie czytałam tego, to by się to podobało i to jest romans. Ja myślę, że za bardzo skupiam się na tym hipsterze, bo tak naprawdę... No, myślę, że on w ogóle nie jest istotny. Nie gra tym żadnej roli, ale jakby... Nie, ja zupełnie szczerze, ja nawet nie wiem, co ja bym mogła strzelać. Autentycznie ja nawet, no, nie wiem, nic mi... Nic. Nic, nawet takie jakieś głupie odpowiedzi nie przychodzą mi do głowy. Nic, to co to jest? Ona i ona. To się tak zaczyna, możesz sobie nawet wziąć... Faktycznie, bo one mają tam koncert. Tam jest koncert i one siedzą w barze. No. Ale co tam robi hipster? Za bardzo się skupiasz na tym hipsterze. To tak jakby tam było X po prostu. No ale no! Przegrałam to z kretesem. Przegrałaś. Dobrze. Ja jestem zła o tego hipstera, no. Dziękujemy za tego pasjonującą rozgrywkę. Razem z koniem Jackiem Fredrem. Życzymy wam dobrego dnia, tygodnia, miesiąca. Czego tam sobie chcecie. Ja was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się. Do następnego. I cześć!